Radia Lublin. Dzień dobry, 8.15, Renata Chrzanowska. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Panie marszałku, Komisja Europejska zatwierdziła niedawno program regionalny dla województwa lubelskiego. Lubelski jako pierwszy samorząd w Polsce zyskał akceptację Brukseli. Mamy w nowej perspektywie w sumie dostać ponad 2 miliardy 430 milionów euro. To więcej niż w poprzedniej. Tak, zdecydowanie tak. Więcej niż w poprzedniej i to cieszy. To cieszy, że Komisja Europejska jeszcze w swoim oglądzie sytuacji nadal preferuje te regiony, które są biedniejsze regiony. 2 miliardy 431 milionów euro to jest o 170 milionów euro więcej niż w perspektywie. Ja przypomnę państwu, że jeszcze do niedawna nie było inflacji i te pieniądze tak naprawdę są realnie większe o 170 milionów euro, ale pamiętajmy, że euro póki co daje nam trochę mniejszą inflację, chociaż w Holandii ma w strefie euro, która jest, ma inflację podobną do nas, ale jednak w największym kraju strefy euro, czyli w Niemczech, ta inflacja jest dopiero chyba na poziomie 10-11%, ale gonią nas, ale na pewno na ten czas na euro traci się mniej niż na naszej rodzimej walucie. I te pieniądze są naprawdę duże i te pieniądze cieszą, że będziemy mogli za te pieniądze województwo lubelskie podnosić z kolan i będziemy mogli doszlusować do bogatych regionów, mam nadzieję, do bogatych regionów w Polsce i w Europie. Na co te pieniądze zostaną wydane? Najwięcej, prawie 691 milionów euro, mają być przeznaczone na działania związane z klimatem, ochroną środowiska i energetyką. To dzisiaj jest bardzo ważny dział. Czy to będzie rozwój odnawialnych źródeł energii w regionie? To będzie miks energetyczny. Ja bym jeszcze tutaj wcześniej powiedział, że z tych 2 miliardów 431 milionów euro zdecydowana większość, 71%, pójdzie na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czyli na tak zwane twarde projekty, czyli na infrastrukturę, to o czym pani teraz powiedziała, a 703 miliony euro, czyli 29%, na Europejski Fundusz Społeczny, plus na tak zwane działania miękkie, czyli te działania związane z opieką, która będziemy służyć wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny. Mówię szeroko pojęta opieka, no bo to są działania edukacyjne, opiekuńcze, działania z zakresu opieki nad wszystkimi rocznikami, jak to się mówi w województwie lubelskim. Ale wracając do pani pytania, te 690 milionów na klimat, energetykę i środowisko. To będą pieniądze, które będziemy musieli wydać na odnawialne źródła energii. Owszem, tak, na budowę rzeczy, które są związane z odnawialnymi źródłami energii, na to, z czym wytwarzamy zieloną energię. Owszem, wiem, że z tego, co mamy już zatwierdzone, nie będzie dotacji, będą w tym wypadku instrumenty zwrotne, czyli pożyczki, bardzo ciekawie oprocentowane, czyli praktycznie zero oprocentowania pożyczek, ale na przykład dotacje będą na magazyn energii, bo w tej chwili, żeby odnawialne źródła energii były, jak to się mówi, kompleksowe, no muszą być magazyny energii, bo pamiętajmy, że tę energię z instalacji fotowoltaicznych czy z instalacji wiatrakowych, no trzeba zmagazynować, żeby później w godzinach, kiedy jest potrzeba, tę energię do sieci włączyć. A więc magazyny energii na pewno. Co jeszcze? Jeśli chodzi o środowisko, no to wiadomo, wszelkiego rodzaju rzeczy związane z obiegiem zamkniętym, z tym, co się mówi, wodami opadowymi, które będziemy teraz poddawać recyklingowi. Tych rzeczy związanych ze środowiskiem jest bardzo dużo, z oczyszczaniem, z recyklingiem, tak jak powiedziałem, i to wszystko ma spowodować, że będzie czyściej, będzie bardziej zielono i będzie niskoemisyjnie, bo pamiętajmy, że do 2050 roku musimy osiągnąć tą neutralność emisyjną.
emisyjną, czyli praktycznie być zeroemisyjni, bo tego wymagają od nas układy stowarzyszeniowe z Unią Europejską. No i chyba świat chyba idzie w tym kierunku, że musimy dbać o naszą planetę, ale dbać na zasadach zrównoważonego rozwoju. Niskoemisyjny powinien być też transport według tych założeń. 355 milionów euro jest na transport. Co to będą za inwestycje? No 40% z tych 355 milionów to będzie przeznaczone na budowę nowych dróg, czyli to będą drogi i obwodnice, a więc to, co jeszcze musimy dokończyć, bo pamiętajmy, że zmienia się otoczenie. Buduje państwo nam drogi szybkiego ruchu. Wczoraj była umowa podpisana na kolejne odcinki w Tomaszowie Lubelskim, drogi S17. Wcześniej była podobna umowa podpisana na S12 do Dorochuska, a my jeszcze musimy poprawiać nasze drogi wojewódzkie i budować obwodnice, na przykład w ciągu dróg wojewódzkich na terenie miast, które leżą na drogach wojewódzkich. A pozostałe 60% z tego transportu, no to na co będziemy wydawać pieniądze? No miasta będą kupować na pewno autobusy z napędem elektrycznym, z napędem wodorowym. Będą budować stacje ładowania tych pojazdów, bo przecież wiadomo, to wszystko będzie drogie i za 100% budżetu żadnego miasta, miasteczka, które ma swoją komunikację, nie będzie stać. A tutaj będą pieniądze na to, że będzie można za dotacje wybudować, za gro dotacji w tym procesie inwestycyjnym będzie można wybudować dla tych autobusów, dla środków masowego przejazdu. I to jest bardzo ważne, bo oprócz tego to będziemy różnego rodzaju rzeczy związane z zarządzaniem tym nowoczesnym transportem. Pamiętajmy, logistyka zarządzania transportem zbiorowym jest bardzo ważna, czyli nowoczesne przystanki, to co powiedziałem państwu, kierowanie tym ruchem, bo to już jest wszystko w tej chwili skomputeryzowane. To jest przyszłość, którą będzie można w tych działaniach transportowych za 365 milionów euro dla województwa lubelskiego czynić. 365 milionów euro przy tych cenach, no to są już, to jest 1,5 miliarda złotych, także to będą kwoty dla tych 24 powiatów, które będą uczestniczyć jako beneficjenci tych europejskich środków na terenie województwa lubelskiego. Ten program tak naprawdę wnioskując z tego, co pan mówi, przewiduje finansowanie dużo różnych mniejszych inwestycji. Nie ma wielkich projektów. Nie ma wielkich projektów. To największe projekty będą na pewno obwodnice, budowa dróg, ale pamiętajmy, że 460 milionów, 436 milionów będzie przeznaczonych na tak zwane instrumenty terytorialne. Co to są instrumenty terytorialne? No to są tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne, czyli nic innego jak kilka samorządów domawia się i buduje wspólne rzeczy związane na przykład z transportem zbiorowym, na przykład ze ścieżkami rowerowymi, z tym wszystkim, co będzie służyło okolicznym gminom. I tutaj to będą projekty kilkanaście milionów, a także w instrumentach terytorialnych to będą klasyczne rewitalizacje, czyli odbudowa infrastruktury miejskiej, gminnej, bo te tak zwane programy rewitalizacyjne ma większość gmin w województwie lubelskim. Ja przypomnę, 140 gmin jest zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie lubelskim na 213. I jeśli są gminne programy rewitalizacyjne, które mają na celu ożywienie, odbudowanie infrastruktury drogowej, funkcjonalnej, tej miejskiej, to będą na to pieniądze, bo 436 milionów na te instrumenty terytorialne, to jest bardzo duża kwota. Naszym radiowym słuchaczom bardzo dziękujemy za uwagę. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl. Panie marszałku, pierwsze nabory mają być już ogłoszone w pierwszym kwartale w przyszłego roku. Czy już wiadomo, w jakich dziedzinach, w jakich programach, projektach będą możliwe?
W tej chwili przygotowujemy zasady wydawania pieniędzy, funduszy europejskich dla Lubelskiego, bo przypomnę Państwu, teraz taką nazwą będziemy stosować. To jest wymóg Unii Europejskiej, już nie enigmatyczny regionalny program operacyjny, bo większość z Państwa, ja też kiedyś nie wiedziałem, co to jest tajemnicza nazwa regionalny program operacyjny. RPO. A w ogóle RPO to już jest kosmos, jak ktoś mówił RPO. A teraz jest to po prostu nazwane tak prosto i zrozumiale Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, czyli fundusze płynące z Unii Europejskiej dla województwa lubelskiego. Oczywiście na te fundusze ja też muszę Państwu przypomnieć, że Polska też się składa i jesteśmy, co prawda, dajemy mniej niż uzyskujemy, ale tam są też pieniądze polskiego podatnika. Na co będziemy wydawać? Jeśli już sporządzimy tak zwaną ścieżkę formalno-prawną, wszystkie dokumenty dopracujemy i zasady funkcjonowania, pójdziemy z akcją promocyjną wśród naszych potencjalnych beneficjentów. Pamiętajmy, że beneficjentami będą samorządy województwa lubelskiego, czyli 213 gmin, 20 powiatów ziemskich, no i oczywiście województwo. Małe i średnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, bo nie powiedzieliśmy, że tak naprawdę na te przedsiębiorstwa będzie ponad 300 milionów euro na funkcjonowanie tych przedsiębiorstw, na gospodarkę innowacyjną, na to, co się nazywa cyberbezpieczeństwem, z tymi wszystkimi rzeczami, które robią przedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwo, żeby być bardziej nowoczesne, bardziej konkurencyjne na rynku. I będą także organizacje pozarządowe uczestniczyły w tych środkach, czyli mamy takie trzy główne grupy beneficjentów. I wydaje nam się, że po pierwszych rozmowach z beneficjentami, które będziemy teraz już rozpoczynać w miesiącu grudniu, styczniu, wyjawią się nam te najważniejsze problemy, które w województwie lubelskim trzeba rozwiązywać. A skąd one się pojawią? No pojawią się poprzez rozmowy, poprzez diagnozę, która już jest, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, żeby ogłosić konkurs, potencjalni beneficjenci będą musieli być przygotowani już, czyli mieć określone projekty. Ja wiem, że te projekty się tworzą, bo myśmy zawsze w rozmowach z beneficjentami mówili, przygotowujcie projekty z zakresu rewitalizacji, z zakresu odnawialnych źródeł energii, z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego i mam nadzieję, że po naszych peregrynacjach wśród beneficjentów pojawią się te najbardziej pilne w tej chwili projekty, które beneficjenci już mają i wtedy będziemy ogłaszać nabory. No naszym celem jest, żeby pierwszy konkurs, tak jak pani powiedziała, pierwsze konkursy były ogłoszone już pod koniec pierwszego kwartału, żeby ten strumień pieniędzy był już kierowany, bo pamiętajmy, że... No właśnie, że kiedy on już realnie może przyjść, to mogą przyjść Jeśli konkursy będą ogłoszone już pod koniec trzeciego kwartału, no to pamiętajmy, że ogłoszenie konkursu, później podpisanie umowy miesiąc, dwa, no i pierwsze pieniądze w formie zaliczek, no powinny się pojawić już w połowie roku, chyba na kontach tych, którzy będą uczestniczyć w tych programach i będą realizować program w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego. Będziemy chcieli jak najwięcej, jak najszybciej, bo pamiętajmy, że kto pierwszy, ten lepszy. Im szybciej wyda się te pieniądze, tym te pieniądze zaprocentują, bo pamiętajmy, że ten cały wielki projekt Funduszy Europejskich dla Lubelskiego ma przede wszystkim podnieść atrakcyjność województwa lubelskiego i spowodować, że województwo lubelskie będzie przyciągało nowych inwestorów, że z województwa lubelskiego nie będą uciekać młodzi ludzie do miast większych, gdzie na pewno są większe możliwości kreacji, rozwoju dla tych młodych, zdolnych ludzi z województwa lubelskiego. Panie marszałku, województwo lubelskie jako pierwszy samorząd w Polsce otrzymał akceptację Brukseli, najwcześniej zakończył negocjacje. Proszę powiedzieć, trudne były to negocjacje, czy łatwo tak, było? Tak, to były trudne negocjacje. Pamiętajmy, że oprócz tych wytycznych, które Komisja Europejska nam tutaj przedstawiała,
to także były te aspekty polityczne, te aspekty, które, o których było głośno, że my rzekomo tu w Lubelskiem nie jesteśmy tolerancyjni, że kogoś prześladujemy. Musieliśmy też zaświadczać, że nic takiego się nie dzieje. Zresztą w dokumentach, w tym dokumencie jest wpisane w kilku miejscach, że jesteśmy otwarci dla wszystkich grup społecznych, że będziemy wszystkich jednakowoż traktować. Tośmy zapisali z czystą, nie pod presją taką jakąś, tylko pod, z czystym sumieniem, ze względu na to, że województwo lubelskie, jeszcze raz państwu wszystkim powtórzę, było, jest i będzie oazą tolerancji, bo pamiętajmy, że tu w czasach pierwszej Rzeczpospolitej, w drugiej Rzeczpospolitej, no niestety byliśmy bardzo, albo stety, byliśmy bardzo tolerancyjni i tutaj były przeróżne kultury. Przecież pamiętajmy, drodzy państwo, że nikt nie osiedla się na wrogich terenach. Jeśli mieliśmy tutaj dużą kulturę, oprócz oczywiście kultury polskiej, kulturę ze wschodu, czyli można powiedzieć ukraińską, ruską, ormiańską, żydowską. Także i ci ludzie sobie tu spokojnie funkcjonowali, tworzyli swoje środowiska, współuczestniczyli w rozwoju gospodarczym pierwszej, drugiej Rzeczypospolitej. To jak my możemy w tej chwili o nas się mówić, że my jesteśmy jacyś nietolerancyjni? Nie, jesteśmy tolerancyjni. To, i te negocjacje, wracając do negocjacji, no miały te pewne aspekty takie polityczne, bo to nie ukrywamy, że jest to walka polityczna, bo jak nie wiesz, jak przeciwnikowi politycznemu dokuczyć, no to wal na oślep, może coś się do niego przyczepi i w jakiś sposób nagle okaże się homofobem albo jakimś tam człowiekiem, który nie kocha islamu, czy nie kocha innych trendów ideologicznych, które są i nie pozwala komuś wyznawać, mówić albo tworzyć swojej kultury. Nie. Tośmy, że tak powiem, załatwili. Ale pamiętajmy, że my też patrzyliśmy, co Unia Europejska od nas wymaga. Ja wiem, że niektóre samorządy bardzo mocno obstawały na przykład przy tym, że tylko dotacje. No, Komisja Europejska wyraźnie mówiła, że odchodzimy od dotacji na rzecz instrumentów finansowych zwrotnych, czyli tych pożyczek różnego typu. Ale wierzcie państwo, że można było z Komisją Europejską wynegocjować pewne rzeczy, bo w całości tych 2 431 milionów euro, które będzie na województwo lubelskie, my groto mamy jednak dotacje, czyli to, co do nas wpłynie, nie będziemy musieli z powrotem jak gdyby od beneficjentów odbierać. To z tego, co wiem, to 85% będzie dotacji, a tylko 15%, czyli niecałe 15%, to będą pożyczki, instrumenty zwrotne, czyli nie jest tak źle, jak mówiono. Pewnie, że każdy chciałby, żeby 100% było dotacji, bo jesteśmy słabsi, bo jesteśmy w ogonie Europy. No ja przypomnę, że to już jest trzecia perspektywa siedmioletnia, czyli dwie pierwsze perspektywy i teraz ta trzecia, gdzie możemy jak gdyby jeszcze tą pozycję naszą przyspieszyć i, bo wiecie państwo, jesteśmy na razie najsłabsi, jeśli chodzi o PKB wśród regionów polskich, ale pamiętajmy, że dzielą już nas coraz mniejsze różnice do Podkarpacia, do Podlasia, do Świętokrzyskiego. To są 0,5%, niecały procent i już niedługo prawdopodobnie będziemy naprawdę średnim regionem, bo drogi są. Jeśli drogi są, no to mam nadzieję, jak się skończy wojna na Ukrainie, że pojawią się też inwestorzy, a pamiętajmy, że wygląd naszych miast i miasteczek i naszych wiosek jest coraz lepszy. No, ja wiem, że są pewne miejsca na Lubelszczyźnie, gdzie jeszcze nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale jak się jeździ po pięknych drogach gminnych, powiatowych i ogląda się te gospodarstwa z okien samochodów i patrzy się na maszyny, których używa polski, lubelski rolnik, no to serce rośnie, że tak naprawdę Europa już wita tu na Lubelszczyźnie się z nami i
To już brakuje tylko naprawdę dobrych kilku lat wytężonej pracy, żebyśmy byli atrakcyjni. Oczywiście warunek koniec wojny na Ukrainie, bo Ukraina będzie blokowała wszelkie inwestycje. Oczywiście wojna na Ukrainie, nie Ukraina, żeby mnie ktoś nie zrozumiał. A my wszyscy liczymy na to, że Lubelskie jako ten swoisty hub, tak jak Podkarpacie, no będzie korzystało z tego, co się będzie działo na Ukrainie, czyli z odbudowy Ukrainy. I wtedy możemy naprawdę, może nie od razu drugą Bawarią się stać, bo ja to powtarzam, bo to jest taki fajny przyczynek do tego, że Bawaria kiedyś była księstwem bardzo mocno rolniczym, a dopiero w ostatnich 100 latach stała się mega przemysłowym landem, trzecim landem w Niemczech, a landem o większym PKB niż Polska. A my moglibyśmy taką być Bawarią w pigułce, gdzie tutaj nowe technologie razem z doskonałym, powtarzam, ekologicznym rolnictwem by nas inspirowały i by nam dawały asumpt do tego, że bylibyśmy jednym z liczących się regionów w Polsce i w Europie. I niech się tak stanie. Amen. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był marszałek województwa lubelskiego, pan Jarosław Stawiarski. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.